Zagadkowego chlebu. Z Co to agat. za słowo? Kur. Wróć, Krytyk wróć, słowy? wróć. Dzień dobry. Niedzielny poranek mamy. 9 godzina. Ogień już sobie tutaj wesoło buzuje. Taki miły, poranny, niedzielny. Poranny poranek chciałem powiedzieć. Niedzielny poranek. I dzisiaj na śniadanko coś dobrego będą gofry. Kiedyś już, proszę bardzo, o, tutaj widać mordkę Agatki. Kiedyś takie gofry zrobiliśmy, więc przepisu na gofry wam nie zdradzamy, bo po prostu podlinkujemy ten film, obejrzycie sobie, jak takie gofry robiliśmy, pychota. Ale będzie szansa, żeby właśnie dzięki temu, że się do gofrów ubija pianę z białek i jednocześnie ubija się śmietanę, która może być jak najbardziej keto, wystarczy do niej nie dodać cukru, to dzisiaj będzie szansa wypróbować drugi sprzęt, słuchajcie. To jest taki sprzęt, który ostatnio wypróbowaliśmy. Co my wypróbowaliśmy? Pakowarkę próżniową z tej firmy. A teraz dostaliśmy do testów, to jest mikser planetarny. I po prostu wypróbujemy, co taki mikser potrafi. O! Ma taką wielką michę, bardzo pojemną. Dużą trzepaczkę. Ma też takie mieszadła do ciasta, do cięższych rzeczy. No i to nic innego nie robi, tylko się kręci, tam ubija wszystko, tak? Także zaraz zbijemy białka. O, wystarczy zamknąć go. O, przycisnąć. Można sobie na sucho go włączyć, proszę bardzo. Szaleje. Także sprawdzimy, jak to urządzenie działa, czy się przydaje w domu, bo miksera nam trochę brakowało. Bo mieliśmy wprawdzie taki w starym takim Zelmerze, ale się tam wszystko połamało, te plastiki, więc no niestety. Dobra, najpierw jajka, później bita śmietana. Piana się udała. Pierwsze mamy zrobione. Tam pianę się przekłada. Tutaj też wyrobimy za chwilę ciasto. Specjalną końcówką taką o, do ciast. Oczywiście to jest ciasto na gofry jest dosyć rzadkie, więc teoretycznie też drutami można by zrobić, ale użyjemy tego. Zobaczymy, czy będzie lepiej. I czyli ciasto też tu będzie wyrabiane, a później będzie tutaj bita śmietana, więc. Kilka razy będzie ten sprzęt używany, trzeba tylko oczywiście opłukać miskę i można działać dalej. Oczywiście przed bitą śmietaną, no bo teraz przed ciastem nie ma sensu, wystarczy przełożyć tę pianę i tutaj zrobić ciasto. Ciasto teraz zostało przelane do ubitej piany z białek, wymieszane. No i będzie można gofry z tego robić, jak się dokładnie wymiesza oczywiście. A teraz włóczemy michę i będziemy bitą śmietanę robić. Proszę bardzo, goferownik już jest przygotowywany do goferowania. Agatka go obsmarowuje olejem kokosowym. Ciasto czeka, a się ładnie z bąbelkami zrobiło, proszę, pięknie. A my się przenosimy, proszę bardzo, tutaj. A to już tam w środku jest śmietana wlana. No i zaczynamy jej ubijanie. Oczywiście śmietana 30, wiadomo.
Piękności. Dobrze, trzyma się. Dawno jadłem. Pychota. Także takie cuda. Zaraz goferki zrobimy. Pyszności. No to tak, prosty sprzęt w sumie, no. Tylko wygodny, bo micha zakrywacie, włączacie i nie musicie myśleć o tym, także czasem się przydaje. Kolejny test zaliczony. Więcej tutaj skomplikowanych rzeczy przy nim nie ma, bo jest tylko podnoszenie góra-dół, żeby można było się dostać do miski. Jest tylko pokrętło z prędkością. No i przekręcałem misko, ona się tam sama blokuje. Mamy to, mamy do ciasta i mamy taki hak jeszcze do wyrobu gęstego ciasta, takiego jak na pizzę na przykład. I to wszystko. Goferek. Taki prosto z tego. No to wiadomo, że on jest gorący. Chociaż już mniej, bo leży minutkę. Ale jeżeli wyjmujecie gorącego goferka i chcecie zjeść gorącego, to wiadomo, że jak na niego rzucicie bitą śmietanę, no to ona się szybko roztopi. Więc trzeba zrobić warstwę izolacyjną. Ja na przykład robię taką warstwę izolacyjną, że zasypuję to wiórkami. O. Do tego idą rodzynki. Co kto lubi oczywiście, możecie sobie orzeszki użyć, nie wiem, krojone jabłka, borówki, cokolwiek. Co tam macie, nie? I na to bita śmietana. Proszę, a ile tam kto chce. Jest! I to można jeść. Tym słodkim widokiem zakończę tę część opowieści naszej. Do następnego fragmentu. Bon appetit! Dzień dobry, witaj na kanale Wiejskie Inspiracje. Dzisiaj taki odcinek, w którym trochę pogotujemy, trochę potestujemy sprzęty, bo dostaliśmy kilka do testowania, więc sprawdzimy, jak się sprawa miewa na żywym przykładzie. W jednym z ostatnich odcinków mogliście obejrzeć stary film jeszcze z 2020, z jesieni, jak robiliśmy hummus. Dzisiaj mamy 2022, trochę czasu minęło, ale hummus kilka razy się w tym czasie robiło. Do tej pory używaliśmy blendera, ale blender jest o tyle niewygodny, że trzeba tam cały czas poruszać wszystko w środku, zeskrobywać ze ścianek, bo wiadomo, że cieciorka jest substancją kleistą i klei się do ścianek. No, oczywiście robi za to blender masę jednolitą, fajną, przyjemną. Dzisiaj spróbujemy zrobić to nieco inaczej i wykorzystamy właśnie urządzenie, które chcieliśmy przetestować. Myślę, że sprzęt jest Wam dosyć znany. Kiedyś każdy miał w domu tylko ręczną wersję, czyli maszynka do mielenia. Zazwyczaj do mielenia mięsa. Ale u nas wiadomo, że mięsa nie mielimy, ponieważ nie jemy, więc spróbujemy, jak zmieli nam cieciorkę. Spodziewam się, że za pierwszym razem może nie być jeszcze aż tak drobna ta masa po zmieleniu, więc być może trzeba będzie dwa razy zmielić. Ale kto wie, zobaczymy. Pamiętajmy też, że humus nie musi być idealnie gładki jak budyń. Może też być taki lekko grudkowy i też jest dobry. Także sprawdzimy, zobaczymy, jak sobie poradzi. A dzięki temu będę wiedział też na przyszłość, czy można wszystkie podobne, na przykład strączkowe rzeczy, zmielić w takiej maszynce i zrobić po prostu domowy pasztet. Ogień się pali, jest wesoło. Oprócz maszynki, która jest firmy Lund, ale którą kupujecie w Jato Gastro, jest jeszcze taka patelnia, już używana przez nas, więc widać ślady użycia. Natomiast jest to z serii profesjonalnej, jatowskiej. No i to jest fajny sprzęt, bo do tej pory albo używamy żeliwne, albo właśnie takie stalowe, metalowe, dlatego że inne patelnie są aluminiowe i pokrywane jakimiś różnymi dziwnymi powłokami, które się ulegają uszkodzeniu, typu tam teflony, nie teflony. Często ulegają uszkodzeniu, no i wiadomo, że
To jest taka patelnia, właściwie jest do wyrzucenia. Więc my się już w całości przerzucamy na żeliwo i na właśnie stal. A na tej patelni za chwilę uprażę sezam. W międzyczasie pokażę Wam, co robi Agatka. Bo Agatka ostatnio stała się miłośniczką pieczenia chleba. Odkąd wróciła do glutenu, to chleby teraz pełną parą i to w różnych konfiguracjach, w różnych sposobach. Proszę bardzo. Cały czas coś piecze, coś modzi, a odkąd dostała taką książkę, książki za chwilę Wam pokażę, to normalnie zaczytuje się wieczorami, a rano wstaje i proszę bardzo, wszystko według receptur. No i wczoraj też upiekła chleby, tylko te wczorajsze są, no trochę chyba za mało ciasto daliśmy, albo nie ta mieszanka mąki, bo nie wyrosły aż tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast w smaku są przepyszne. I to były chleby, słuchajcie, pieczone w naczyniu żeliwnym z pokrywką, więc te chleby nie traciły wilgoci. I w połowie pieczenia wciąż skórka była miękka z góry, przez co nie są aż tak wypieczone i jeszcze, co tam jeszcze z tym się działo? Co daje ten proces pieczenia? Powoduje, że nie tworzy się skórka, która blokuje wyrastanie. No dokładnie, więc w czasie pieczenia też jeszcze troszkę podrosły, aczkolwiek mówię, albo my za krótko to robiliśmy, albo za mało ciasto było, ale to dopiero pierwszy raz robimy, więc wiecie, trzeba się cały czas uczyć. Natomiast pod tą ściereczką jest ten chlebek i ja mam nadzieję, że Agatka nam za chwilę go pokaże. Chlebek oczywiście w serwetkach trzymamy i takie piękności. Wyjmij, pochwal się. Takie piękności, słuchajcie. Jest niewysoki, ale za to znakomicie wypieczony. Oczywiście z chrupiącą skórką. Tak jak się sprawdza. Słychać. No i to już drugi nasz bochenek, więc wiemy, że jest dobry. I to jest czysto żytni, dlatego tak nie wyrósł. Tak. Gdyby był z domieszką troszeczkę. Paskórkowo. Nie sitkowy, tylko razowy. Płaskórkowo-razowy, tak? A tutaj pokażemy Wam, jak ten żytni, no czysto żytni, słuchajcie, nie wyrasta tak jak inne chleby, ale pokażemy Wam, jak wygląda w środku, bo naprawdę jest całkiem fajnie. To jest drugi bochenek. Trochę żeśmy go już uszczknęli, jak widzicie, ale naprawdę dobry. Także to jest to. Książki za chwilę, tak jak mówiłem, pokażę. Agatka robi swoje, ja swoje, działamy. Teraz Agatka swoje zaczyny do ciasta testuje za każdym razem, bo wyczytała, że jak się zaczyn unosi na wodzie, to znaczy, że jest dobry. Jak widzicie, ten się unosi. Także taki test przechodzi tutaj teraz każdy etap produkcji. Agatka jednocześnie robi i jednocześnie cały czas jest kontrola jakości. O, nie ma przebacz. Od zakwasu zależy cała. Całe wszystko. Cały chleb? Tak naprawdę. No. Zakwas nie może za bardzo walić octem, bo jest wtedy niedobry. Znaczy pachnieć, tłumaczę na Wasz język. Nie może być octowy, bo wtedy będzie kwaśny. Zamiast octu lepiej czuć ten, jak to, kwas mlekowy, tak? No kwas mlekowy, taki po prostu słodki zapach kwaśnych owoców, znaczy sfermentowanych owoców. Z agatkowego chleba przenosimy się prosto do agatkowej książki. Z agatkowej książki. To jest właśnie ta książka, z której Agatka robi chleby ostatnimi dni. I już mam pokazać, 48, zapamiętałem, proszę bardzo. A to jest książka bardzo ładnie wydana, grubej, sztywnej okładce. Tartin Bread, chleb z najlepszej piekarni świata, wydawnictwa Znak. Te książki, o których mówię, znajdziecie na stronie wydawnictwa Znak. No i rzeczywiście, naprawdę fajnie wydana książka. No i mnóstwo teorii, praktyki, znaczy praktyka to trzeba sobie zrobić, ale opisanej praktyki i mnóstwo nie tylko przepisów, ale właśnie też technik
wykonywania. Natomiast dodatkowo to tutaj warto zajrzeć, czyli to jest książka, moi drodzy, o, zasłoniła gadka, Humusy i pasty, i właśnie tak samo zakupiliśmy razem z tą. I moi drodzy, warto, myślę też, dlatego że wydaje mi się, że zupełnie inne przepisy niż my znaliśmy do tej pory. Także jak zrobić humus, to widzieliście w naszym ostatnim filmie. W prawym górnym rogu wyświetla się teraz Wam link. Ale jak ktoś z Was lubuje się w pastach, pasztetach, humusach właśnie, to ta książka jest naprawdę ciekawa. Naprawdę ciekawa i dzisiaj między innymi z niej robimy przepis i zaraz pokażę Wam z czym dodatkowo. Natomiast jeszcze ważna rzecz, ale to będzie w kolejnym filmie, ja tylko to pokażę. Jest taka książka jak Miejskie Ogrodnictwo. To dla wszystkich osób, które mieszkają w miastach. No i nie mają takich możliwości jak my tutaj na wsi, ale też chcieliby mieć własne ogródki. Cokolwiek by tą nazwą nie określić. Jest taka książka i moi drodzy, tę książkę omówimy troszeczkę w kolejnym filmie, który będzie z ogrodu. I jednocześnie do tej książki będzie specjalny konkurs. I tę książkę będzie można w tym konkursie, moi drodzy, wygrać. Także jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to śledźcie nasze kolejne filmy ogrodnicze. Koniecznie sprawdźcie, czy macie zasubskrybowany kanał, czy YouTube Wam nie odsubskrybował przypadkiem. Już niedługo. Woda się już gotuje na herbatę. Oczywiście na ogniu. Fajnie, grzejesz się i darmowe gotowanie, darmowe smażenie. Tutaj na tej patelni po sezamie, który się uprażył, robimy teraz, moi drodzy, czosnek. Podpiekany czosnek. Oczywiście wcześniej był rozgnieciony i odleżał swoje 10 minut, żeby tam alicyna, chyba tak, dobrze pamiętam, się wytworzyła. I dopiero wtedy można go na gorące dawać na patelnię, żeby nie wytracił tych swoich właściwości. Bo ten środek, który wytwarza się po rozgnieceniu, po posiekaniu, po wyciśnięciu, jest już odporny na wysokie temperatury, ale dopiero po 10 minutach, jak się wytworzy. Więc dzisiaj humus z pieczonym czosnkiem. Taki właśnie przepis w tej książce sympatycznej znaleźliśmy. A sezam będziemy robić w dobrze nam znanym sprzęcie, czyli do tego posłuży blender, no bo jednak sezam jest trochę za drobny, by przepuścić przez maszynkę do mielenia. Więc zmienimy na pastę tahini właśnie w starym blenderze, którym robiliśmy to w ostatnim odcinku. Także ten moment ominę, żeby już nie hałasować, obejrzyjcie sobie w tamtym filmie. Przechodzimy do konkretów. Agatka wyrabia ciasto. Proszę, na razie żadziocha. Ale zaraz to będzie poprawione. Ale to ma być. Aha, a ile ciasto później musi wyrastać? To znaczy, to są, jest wiele etapów. Teraz ono 40 minut musi sobie poleżeć, wchłonąć całą wodę. Potem jest chyba wstępne zagniatanie. Wstępne zagniatanie i potem stoi 3-4 godziny. Nie, 2-3 godziny. Podczas tych 2-3 godzin też trzeba je machać, przekładać cały czas. A potem się ukształtuje chleb, przekłada do koszyczków i one wyrastają znów 3-4 godziny. I łącznie tak do 12 godzin, jeżeli... Czyli chleb będzie dzisiaj w nocy prawie. No albo wsadzę do lodówki ciasto i będzie i jutro wtedy, tak? Zobaczymy, jak dobra. Tak się wyrobi. A my się przenosimy i już na maszynie jest wsypana cieciorka ugotowana. I za chwilę zobaczymy, jak po pierwszym mieleniu i ewentualnie jak będzie wyglądać po drugim mieleniu.
No, moi kochani, nie wiem, czy będzie potrzeba drugi raz milenia. No może. Będzie. Może i tak. Natomiast to, że wychodzi taka sucha masa, w sensie jak makaron dosłownie, no to nie dziwne, bo... Możemy sobie zrobić mąkę z ciecierzycy. Możemy sobie zrobić mąkę, no rzeczywiście, to też tak pomyślałam, a poza tym to jest... Ale ja nie lubię. To jest dlatego taka sucha masa, że ciecierka jest sucha po prostu, bo my odlaliśmy wcześniej z niej wodę, czyli tak zwaną aquafabę. Która to aquafaba jest bardzo zdrową substancją. Warto o niej poczytać, do czego jeszcze może się Wam przydać. Między innymi można ją dodać tutaj do tej masy, żeby właśnie była to rzadsza konsystencja, taka typowo humusu, ale można też spożytkować ją zupełnie inaczej. Mówię Wam, poczytajcie o tym. No, fajnie, fajnie. Śmietanę można zrobić z aquafaby. Na przykład. Dobra, dodajemy resztę. Zmienimy do końca, a później zmienimy drugi raz, już z czosnkiem i dodatkami. Po jednokrotnym mieleniu widzimy gdzieniegdzie delikatne grudki, delikatne kawałeczki, ale powiem Wam, że jeżeli ktoś lubi, jak mu coś chrupie pod zębem, to naprawdę w zupełności wystarczy jednokrotne mielenie. Jednak my upieramy się, że zmielimy sobie drugi raz. A co? Proszę bardzo, micha pusta. Idealnie się zmieściło tak na styk. I dodałem już czosnek, porozkładałem. Który jest przypieczony na patelni. No i teraz musi się to przemielić razem. Zobaczmy, jaki będzie efekt. Skończone. Tutaj przydaje się popychacz zdecydowanie. Już przy tej wersji. I jak to wygląda? Popatrzmy. Powiem Wam, że jednolita konsystencja w miarę. Naprawdę nieźle zmielone. No teraz wystarczy dodać wszystkie inne składniki jak do humusu, wymieszać i macie pastę gotową. Także bardzo fajny pomysł z tą maszynką. Prostszy, szybszy, przyjemniejszy, także polecamy. Maszyna się sprawdziła. Dzisiaj na śniadanie odbicie światła w talerzu. Z masłem. Nie, no nie jest tak źle. Nasze humusy. Proszę bardzo, tak wyszły. To jest ten po lewej naturalny. Po prawej paprykowy. Do tego całkiem dobrym dodatkiem jest ogóreczek kiszony. Polecamy. Bardzo dobrze smakuje. No i mamy też swoje chlebki. Dziękuję. Mniej lub bardziej udane. Część naszych, a tutaj mamy od znajomego. Taki też z curry i dodatkami. Więc dzisiaj szamamy coś takiego. Jak ta magatka? Do czego się przymierzasz? Zobaczymy. A jest paskórki. No, także jak widzicie, można taki humusik sobie jako śniadanko, jako dodatek do obiadu, jako dodatek do kebaba, jak kto woli. Bon appetit wszystkim.